rozdzieleni wojownicy Volkssturmu, charakterystyczną dla żołnierza Volkssturmu, jedyną chyba częścią wyposażenia, którą dostawał od Rzeszy, była ta czarno-czerwono-biała opaska z napisem Deutsche Wehrmacht, którą żołnierz ma nałożoną na lewy rękaw. Widzimy wjazd niewielkiej kolumny rozbitej dywizji pancernej. Jej dowódca kontaktuje się bezpośrednio z Gauleiterem. To on będzie dowodził obroną najbliższych terenów. I widzimy, jak bardzo denerwuje się Polak, który czuje już zbliżającą się wolność, czuje sytuację, próbuje przetłumaczyć całą sprawę urzędnikowi niemieckiego ratusza, że nie chce walczyć, że odmawia walki. Chciałbym pogratulować odrobiny jego odwagi. Stara się wytłumaczyć, a od strony wschodniej dobiegają ostatnie niedobitki wojsk z rozbitej linii, którą Rosjanie rozbili. Ostatnie pojazdy wymykające się okrążeniu na resztkach paliwa. Kolejna ciekawostka, którą mogę Państwu przekazać a propos paliwa. Niemcy pod koniec wojny odcięci byli od prawie wszelkich źródeł napędu naftowego. Głównym napędem paliwowym czy dostępną benzyną dla Niemców była benzyna syntetyczna, którą pozyskiwano olbrzymim kosztem, między innymi z dwóch fabryk takiej benzyny syntetycznej. Znajdowały się one na terenach Polski włączonych do Rzeszy, czyli to Police, okolice Szczecina. I niemieccy żołnierze aresztują Polaka opierającego się w włączeniu do Volkssturmu. Prowadzą go w kierunku muru, skąd będą próbowali, gdzie będą próbowali go rozstrzelać. I widzimy sytuację tragiczną. Jego dziewczyna, wręcz narzeczona, stara się odwieźć żołnierzy od tego strasznego czynu. Żołnierze ją także odprowadzają na bok, straszą bronią. I widzimy, że szybki, przygotowany ad hoc pluton egzekucyjny pod dowództwem wymachującego pistoletem P-38 Walter niemieckiego dowódcy szykuje się do jakże tragicznego wydarzenia, rozstrzelania odmawiającego walki po stronie niemieckiej Polaka. Państwu takiej sytuacji taktycznej.
żołnierze, szczęśliwy, uratowany przed śmierci Polak ukrywa się w okolicach ratusza, a żołnierze walczą. Jest to walka na krew, na życie i śmierć. Zaprawieni w boju radzieccy zwiadowcy odbierają kolejny atak ostatnich obrońców ratusza. Wehrmachtowcy poddają się, widząc przewagę armii radzieckiej. Na pole walki wkracza patrol sanitarny. Sanitariuszki udzielają pierwszej pomocy rannym, sprawdzają zabitych. Trwa scena. Zwycięzcy, jak widzicie Państwo, zbierają porzuconą przez obrońców broń. Z budynku ratusza zostaje wypędzony, jakże butny, jeszcze przed chwilą gauleiter. Radzieccy dowódcy frontowi podejmują błyskawiczną decyzję o przemieszaniu niemieckich żołnierzy i wolszturmistów. Mają szczerą i nieprzymuszoną chęć, co często zdarzało się w tamtych latach, rozstrzelać wszystkich obrońców. Ale rozkaz jednego z bardziej doświadczonych frontowych żołnierzy, dla którego przelewanie krwi nie jest wcale sposobem na życie, doprowadził do tego, że wzięci do niewoli niemieccy żołnierze, jeśli nie są SS-manami, nie zostaną rozstrzelani. Trafią do radzieckiej niewoli, chociaż większość z nich, podejrzewam, wolałoby do tej niewoli nie trafić, a wręcz zginąć. Widzimy kłótnie pomiędzy podoficerem a oficerem. Padają twarde żołnierskie słowa. Radziecki oficer podejmuje decyzję o tym, kto będzie żył, a kto ma zginąć. Z budynku, jak widzicie Państwo, spadają flagi oznakowane swastyką, a w ich miejsce ktoś z Polaków będących w pobliżu zatknął biało-czerwony, jakże piękny dla nas wszystkich, sztandar. Spadła też tablica, niemiecka symbolika, symbolika niemieckich nazistów zniknęła z centrum miasta. Nasz główny bohater, który przed chwilą uniknął śmierci, stara się w bezpośredniej rozmowie z niemieckimi, z radzieckimi oficerami i dowódcami wytłumaczyć swoją sytuację, że nie jest wcale Niemcem, że jest wysłanym na przymusowe roboty Polakiem. Widzimy, że część zdobycznej broni trafiła w ręce tych ludzi, którzy przyznali się do narodowości polskiej, którzy odmówili walki. Widzimy, jakże szczęśliwą parę narzeczeńską. Dziewczyna cieszy się z uratowania swojego chłopaka, którego poznała na robotach, który stał się dla niej tym jedynym,
i który uratowany cudem od śmierci, cudem przyniesiony na radzieckich bagnetach, szczęśliwa jest, że odzyskała najważniejszą osobę dla niej. Radziecki oficer wprowadza odrobinę porządku do swojego rozzuchwalonego oddziału, który już brał się do rabowania, poszukiwań zdobyczy wojennej i innych rzeczy, które były na porządku dziennym wśród żołnierzy frontowych.